prawda? Proszę bardzo. Wracając do tego tematu, o którym Pan mówił, czyli zawierania umów i tego trzeciego członu, czyli obecności państwa, jak w takim razie Pan podchodzi do funkcjonowania instytucji notariusza oraz płacenia podatku od zawierania umów tych kontraktów? Czy to w ogóle ma rację bytu i czy to ma jakiekolwiek uzasadnienie? Czy to nie jest w tym momencie następne narzędzie ingerencji władzy? Wie Pan, doskonale sobie mogę wyobrazić. Tak. Gdzie hasłem funkcjonującym powszechnie jest wolność zawierania umów? Doskonale sobie mogę wyobrazić sytuację, w której umowy nie są rejestrowane u notariusza. Mogę sobie wyobrazić. To by jednak wymagało albo pewnej uczciwości ze strony kontrahentów, bo na przykład, no wyobraźmy sobie, że została zawarta umowa przeniesienia własności jakiegoś kosztownego domu. No i ten sprzedawca zainkasował należność, ale kiedy nabywca chce się tam wprowadzić, objąć w posiadanie ten dom, to on mówi, masz na to świadków. Teraz jest atmosfera jurydyczna taka, że jak dzieci w szkole mówią, znaczy dzieciom w szkole pani nauczycielka mówi, że dwa dodać dwa to jest cztery, to one nie wierzą, tylko pytają, a ma pani na to świadków? No to, wie pan, i to jest... Są zawierane umowy na przykład, które nie wymagają formy notarialnej. Są. Nie przenoszące prawa, w pewnym sensie prawo majątkowe, na przykład prawo na nakład. Wie pan, Równie dobrze mogą być warte duże kwoty. Są, więc nie wymagają i są honorowane. Wie pan, istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo obrotu prawnego. Nie daje. W związku z tym ja uważam, że jeśli ktoś, to powinna być kwestia wyboru, nie powinien to być przepis bezwzględnie obowiązujący, tak jak w przypadku w kodeksie cywilnym jest, że umowa, która jest zawarta nie w formie aktu notarialnego, to jest nieważna, sankcja nieważności. Żeby nie było sankcji nieważności, tylko nie chciałeś skorzystać, nie, czy tam nie chcieliście skorzystać z notariusza, to w takim razie martwcie się teraz, jak to udowodnić, że taka i taka umowa, to wy się sami martwcie o to. Myśmy, państwo wam zaoferowało pewien sposób, taki, no, jakąś formę dowodową, która wymaga jakieś tam opłacenia tego urzędnika i tak, jak nie, a to proszę bardzo, tylko potem się martwcie, w jaki sposób to w razie sporu między wami, bo przecież nie między państwem, a tam tego, tylko między wami, w jaki sposób udowodnić, że ta umowa była zawarta i taką treść miała. To moim zdaniem jest nic... Jest umowa papierowa, równie dobrze przedmiotem takiej umowy, tak jak na przykład przy sprzedaży samochodu, nie jest wymagana forma aktu notarialnego, prawo własności samochodu jest przenoszone. Tak. Samochód równie dobrze może być warty wielokrotnie więcej niż mieszkanie. To prawda, ale się ustawodawca zdecydował na to, że w przypadku nieruchomości taka forma jest obowiązująca, a w przypadku ruchomości nie. Taka jest tutaj cezura. Z tymi założeniami, bo powiedzieliśmy, umowy zawieramy między dwiema stronami, państwo jest tylko od rozstrzygania sporu. Proszę pana, może się i kłóci, tylko ja bym tutaj przestrzegał przed takim doktrynerstwem, że jak coś się, chociaż nad jotę z czymś kłóci, to, bo lepsze jest wrogiem dobrego. Skoro pewne formy takiej rękojmi wiary publicznej zostały wynalezione jeszcze w starożytności, bo notariusze to są. Co prawda nie dlatego, że to było konieczne, tylko dlatego, że notariusze mieli umiejętność pisania, a inni nie mieli, więc na wszelki wypadek korzystali z tej umiejętności pisania i spisywali te umowy, co potem rzeczywiście i w prawie rzymskim miało pewne zalety, bo do dzisiaj można te umowy przeczytać i ocenić ich tam rozmaite walory, prawda? Więc powiadam, moim zdaniem
należałoby tutaj, można by tutaj zapewnić ludziom większą swobodę wyboru, ale ta większa swoboda wyboru wiąże się z pewnym ryzykiem, o którym wspomniałem, i wtedy to ryzyko powinni już wziąć na siebie i nie mieć do państwa pretensji. Proszę. Tak, tak, nie, więc oczywiście, wie pan. Tak, tak, wie pan, to jest. To prawda, tylko powiadam, wielu ludzi nie chce tak daleko ze swobody wyboru korzystać. I dlatego oni też powinni mieć jakieś wyjście. Dlatego mówię, ja bym zostawił, jakby ode mnie zależało, to ja bym zostawił swobodę wyboru. Trochę się, wie pan, boję takiej pochopności, bo nie wiem, czy to by nie przyniosło więcej szkód niż pożytku. Gdzie przez moje ręce przychodziło trochę aktów notarialnych i powiem szczerze, że jak patrzyłem, to dosyć duży procent aktów notarialnych nie dość, że był napisany w sposób skandaliczny, który w żaden sposób nie zabezpieczał, gdzie tutaj notariusz jest zawodem zaufania publicznego, więc powinien dbać o interesy prawne obu stron. A to jest, tak, to jest, wie pan, to jest inna kwestia. Już nie mówię na dołowaniu prawa przez notariusza. To jest inna kwestia. A potem dochodzenia, tak. Mieć konsekwencji w stosunku tak. do takiego notariusza jest prawie niemożliwe. To jest inna kwestia, to jest poziom, że tak powiem, funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, który rzeczywiście, ma pan rację, pozostawia bardzo wiele do życzenia. Dlatego na marginesie tej dyskusji, jaka wokół niezawisłych sądów się toczy, to, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że polityczne gangi walczą o to, który będzie miał większe możliwości obsadzania stanowisk sędziowskich. Przy tym wszyscy jeszcze mają pełne gęby niezawisłości i tak dalej, a już sędziowie specjalnie. Mamy sytuację patologiczną, która polega na tym, że przez ostatnie 27 lat sędziowie wyemancypowali się z wszelkiej zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które im tylko płaci. Z tego nie chcą zrezygnować. W związku z tym uważam, że należałoby, bo i tak pan prezydent Duda zapowiedział referendum konstytucyjne w przyszłym roku, to dobrze by się było zastanowić, czy przypadkiem nie przyznać trochę władzy w tym zakresie suwerenom, czyli obywatelom. To by wymagało zmiany konstytucji, bo o co chodzi? Trzeba by było zrezygnować z zasady nieusuwalności sędziów. Sędzia mianowany przez prezydenta na to stanowisko korzysta ze wszystkich gwarancji niezawisłości, ale co 5 lat, bo można by to powiązać z kadencją prezydenta, co 5 lat musi poddać się procedurze wyborczej. W swoim okręgu sądowym, jeżeli nie uzyskałby przynajmniej bezwzględnej większości, czyli 50% głosów plus jeden, obywateli głosujących, uczestniczących w głosowaniu, wylatuje z zawodu i to nie ma od tego odwołania. Sędzia taki powinien przynajmniej 2 informacje o sobie publicznie przedstawić. Jakby chciał więcej, to proszę bardzo, ale te 2 by musiał. Ile wyroków wydanych przez niego zostało uchylonych w drugiej instancji i jaki był czas średni rozpraw od momentu otwarcia przewodu sądowego do wyrokowania. Te 2 informacje powinien przedstawić, bo to świadczą o jakości jego pracy. A przy okazji, żeby obywatelom umożliwić wybór komendanta policji lokalnego i szefa prokuratury. Obywatele mają prawo wybierania nawet prezydenta, nie mówiąc już o posłach i senatorach, ale obywatel z prezydentem to może się nigdy nie zetknąć w ciągu swojego życia. Podobnie jak z posłem czy senatorem, może się nie zetknąć nigdy. Natomiast z komendantem policji, z sędzią, z prokuratorem, to się może stykać bardzo często, nie tylko jako przestępca, ale jako ofiara przestępstw, albo jako uczestnik postępowania cywilnego. I z punktu widzenia obywatela wpływ na obsadzanie tych stanowisk
jest chyba znacznie ważniejszy niż tamtych. Nie mówię, żeby mu odebrać obywatelom prawo wybierania prezydenta, proszę bardzo, skoro już ma, ale to jest jeszcze ważniejsze. I myślę, że w ten sposób, gdyby taką zasadę wprowadzić, to sędziowie, którzy rzeczywiście wyemancypowali się z wszelkiej zależności od konstytucyjnych organów państwa, wreszcie poczuliby nad sobą tęgi bat. I o to chodzi. Tam jeszcze zadałem pytanie w kontekście opłat tych odmów cywilnoprawnych. Czy w ogóle powinien być nie, moim zdaniem ten podatek, podobnie jak podatek dochodowy, powinien być zlikwidowany, dlatego że jeśli ktoś coś sprzedaje, to ta wartość została już opodatkowana. I tyle. W sensie, to... że,